Jarosław Gromadzki zajmie miejsce prezydenta Roberta Biedronia w parlamencie, natomiast Tomasz Lesiak zastąpi w Radzie Miejskiej Andrzeja Twardowskiego. Przyszpitalną szkołę w Słupsku odwiedził bajkowóz, wędrująca biblioteka. Na koniec prezentujemy zaduszki poetyckie zorganizowane przez uczniów i nauczycieli Słupskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Zwycięstwo w wyborach prezydenckich sprawiło, że Robert Biedroń z dniem wczorajszym utracił swój poselski mandat. Jego miejsce zajmie informatyk ze Słupskiego Szpitala Jarosław Gromadzki, który przed 3 laty startował w wyborach parlamentarnych z drugiego miejsca gdyńsko-słupskiej listy ruchu Palikota. Co ciekawe, nowy parlamentarzysta nie będzie reprezentował w Sejmie twojego ruchu, pozostając posłem niezależnym. Z ruchem Palikota na pewno raczej nie będę nic wspólnego, ponieważ na pewno nie będę się z nim kłócił czy cokolwiek, ale były pewne sprawy sprzed 3 lat. Zresztą tam prasa też śledziła te wybory. Dużo rzeczy zostało powiedzianych w różnym tonie, że tak powiem. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, jak się to dalej potoczy na razie. No ale z ruchem Palikota raczej nie będę chciał mieć, że tak powiem, do czynienia. To było dla pana duże zaskoczenie, jeżeli tak, na pewno, na 100%. Nie spodziewał się pan? No bo przypomnę, że po pierwszym, który robił Biedroń, tak przegrał, można powiedzieć. No, ale druga to było zaskoczenie. No i dowiedziałem się wczoraj tak w zasadzie też przez telefon, już prasa ze mną. Zdziwiam. Ma pan jakąś wizję pracy w parlamencie, czy to tak? Powiem szczerze, że jeszcze nic, za bardzo nie myślałem, nie wiem, drugi dzień. Pracy jest rewolucją. No, wybaczcie mi, że wam nic nie mogę nie powiedzieć, bo jestem sam zaskoczony. No widzicie, odejmuję mi mowę, nie wiem co powiedzieć. Naprawdę, przepraszam. Nie, ten moment. A w momencie, gdy się pan zdecydował na start, tak? To jakie miał pan założenia? Tamte czasy to było 3 lata temu. To było wszystko bardziej ideologicznie. Janusz Palikot chwycił rzeszę ludzi, naprawdę dużo. Tu między innymi mamy też przedstawiciela Marcina. No porwał nas, tak? Wizja była taka, że mamy chęć zmian, tak? Bardzo chwytne z tą konstytucji politycznej, tym partyjnym betonom i tak dalej. Okazało się, że tak teraz po 3 latach się to spojrzy z perspektywy czasu, widać co się stało, tak? Jak to zostało po samych wyborach, jak tam było widać. No. I ciągle dalsze mamy teraz szopkę jakąś taką. Do końca bieżącej kadencji Sejmu pozostał już tylko rok, więc czasu na zaistnienie w poważnej polityce poseł Gromadzki nie będzie miał zbyt wiele. Reprezentującemu Słupskie Porozumienie Obywatelskie Andrzejowi Twardowskiemu nie udało się wygrać wyścigu o prezydencki fotel, jednak zdobył wystarczająco dużo głosów jako kandydat do Rady Miasta. Okazało się jednak, że prezes Energii Czarnych Słupsk długo w niej miejsca nie zagrzał, składając 27 listopada rezygnację na ręce komisarza wyborczego w Słupsku Jolanty Sudoł. Na stronie SPO można zapoznać się z oficjalnym oświadczeniem wyjaśniającym powody rezygnacji radnego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem samorządowym, radni miejscy, którzy zajmują kierownicze stanowiska w firmach działających na mieniu gminnym, czyli ich przedsiębiorstwa korzystają z należącej do miasta infrastruktury, nie mogą jednocześnie pełnić obu tych funkcji, gdyż sytuacja taka może grozić zaistnieniem konfliktu interesów. Andrzej Twardowski jest prezesem klubu Energa Czarni Słupska, a klub część swojej działalności prowadzi w należącej do miasta hali widowiskowo-sportowej Gryfia. W związku z tym nie może łączyć mandatu radnego z dotychczasową pracą i był zmuszony wybrać funkcję, którą będzie dalej pełnił. Mając na sercu dobro słupskiej koszykówki i wiedząc, że w Radzie pozostają jej sympatycy, którzy zadbają o to, aby środowisko koszykarskie było w niej godnie reprezentowane, przewodniczący SPO podjął trudną decyzję o rezygnacji z mandatu radnego. Miejsce Andrzeja Twardowskiego zajmie w Radzie Miejskiej 29-letni Tomasz Lesiak. 2 grudnia na małych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Hubalczyków czekała niemała niespodzianka. Na ich oddział trafił bajkowóz, czyli wędrująca biblioteka. Wypełniony książkami i zabawkami wózek w kształcie domku wzbudził wśród najmłodszych pacjentów spore zainteresowanie. Zaczniemy pracę z bajkowozem już od dzisiaj. Dasz radę? Tak, Natalka teraz będzie rozwiązywała skórek. Pięknie. Brawo. Dasz radę na pewno. No to ja ci pomogę. Trzymaj, ciągnij. O. Brawo. Brawo. Tutaj też przykład tego, jak można wykorzystać piosenkę ze swojego dzieciństwa i zrobić z niej niesamowitą książkę, która ma właśnie też różne dziury i różne elementy, jest doskonale ilustrowana.
i opowiada też historię o tym, jak można zrobić coś z niczego, jak stare rzeczy mogą mieć zupełnie nowe życie, a kiedy nam zupełnie giną, to można z nich utworzyć opowieść albo napisać o nich piosenkę. Proszę zobaczyć, czy te książki będą pasowały do bajkowozu? Zaraz je przejrzę, to cudownie, że one się jakieś tutaj znajdują. Tak naprawdę książki, które tutaj dobraliśmy, staraliśmy się skompletować w taki sposób, żeby one oddziaływały na 100-latka i 3-latka. Czyli tematyka tych książek dotyczy tego wszystkiego, co dla nas wszystkich jest ważne. Szczęścia, radości, to są wszystkie książki, które trochę nas karmią i które gwarantują nam spotkanie i z samym sobą, i ze światem, i z innymi. Trochę poszerzają horyzonty, trochę przynoszą dary niesamowitych spotkań, trochę odrywają od rzeczywistości, trochę pozwalają nam poznać zupełnie nowe, trochę poradzić sobie z emocjami, trochę rozwiązać trudne sprawy, albo pomóc komuś je rozwiązać. Oddział Bajka, wędrująca szpitalna biblioteka to projekt realizowany przez Fundację Serdecznik z Poznania. W ramach projektu Fundacja buduje, wyposaża i przekazuje bezpłatnie oddziałom dziecięcym szpitali w całej Polsce wspomniane bajkowozy. Każdy bajkowóz ma swój dom i jego domem właśnie jest dana placówka i dany szpital, czyli ten bajkowóz zostaje już na stałe w Słupsku i będzie przemieszczał się po terenie szkole szpitalnej, która tutaj działa i będzie przemieszczał się po oddziałach dziecięcych na terenie tego szpitala. Taki bajkowóz już też mieszka w Szczecinie, dwa w szkołach przyszpitalnych, w Gdyni w hospicjum i dwa takie bajkowozy też mieszkają oczywiście na terenie Poznania. Inicjatywa ta zasługuje na szczególne uznanie i godna jest naśladowania w znaczny sposób wpływając na poprawę samopoczucia u najmłodszych pacjentów słupskiego szpitala. Przy blasku świec w klimacie zadumy zatrzymaliśmy się w biegu codziennych spraw, by wspomnieć tych, którzy odeszli od nas na zawsze. Nauczycieli, uczniów, naszych bliskich. Przy dźwiękach piosenek Dżemu, Grażyny Łobaszewskiej, Marka Grechuty i Maryli Rodowicz, uczennice Szkolnego Koła Teatralnego Klatka i Koła Wokalnego zaprezentowały montaż słowno-muzyczny, będący refleksją nad przemijaniem i wartością naszego życia. Tak krótkiego i kruchego. Przewodnikami po zaduszkach poetyckich byli Oskar i pani Róża z książki autorstwa Erika Emanuela Schmidta, która przedstawia losy nieuleczalnie chorego na raka chłopca i jego relacje z panią Różą, starszą wolontariuszką. Jesteś przeterminowana? Tak. Jak jogurt? Dobrze, nikomu nie powiem. Ciociu Różo, dlaczego nikt mi nie mówi, że umrę? Czemu chcesz, żeby ci to mówiono, Oskarze, skoro sam wiesz? Wydaje mi się, ciociu, że oni widzą ten szpital innym niż jest naprawdę. Program został przygotowany przez Aleksandrę Modliszewską z 3 DT, Agatę Smutek, Amandę Szapiel, Jagodę Siemaszko z 2 FK, Julitę Marda z 2 BH, Klaudię Szepielewicz z 2 DT, Justynę Karolewską z 3 F, Natalię Jurczyk, Natalię Kielbratowską, Julitę Kuliberdę z 1 BH, Natalię Gorczyn z 1 DT. Nad całością opiekę pełnili pani Halina Konkel i pan Leszek Arcimowicz.